Witam Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle kłaniam się nisko. Dzisiaj, drodzy Państwo, czeka nas sonda. Na czym będzie polegała, drodzy Państwo, ta sonda? Otóż zadajemy sobie jedno określone pytanie w kategorii takiej. Dobro wspólnoty jest przedmiotem mojej prywatnej troski. W związku z tym, co takiego bym zrobił dla wspólnoty, gdybym był posłem. Zakładając oczywiście, że mam takie możliwości, mogę z mównicy sejmowej proponować czy to jakieś przeróżne projekty ustaw, czy ewentualnie jakieś społeczne programy, jakieś inicjatywy prospołeczne, proludzkie, aby zmienić jednocześnie ten stosunek społeczeństwa do w ogóle posłów, o których w społeczeństwie, no jednak reputacja posła w społeczeństwie, no nie jest zbyt wysoka. Nie jest zbyt wysoka. Wielu ludzi oczywiście uważa, że oni przychodzą tam tylko po to, żeby kraść. Drodzy Państwo, ja teraz powiem oczywiście, co ja bym zrobił, gdybym ewentualnie posłem został. No mam taki pomysł na przykład, żeby kandydować na posła niezależnego w roku 2023, czyli w tym roku. Co bym zrobił na początek jako poseł? Otóż, drodzy Państwo, pierwszą inicjatywę z wielu innych, które mam zamiar, miałbym zamiar także podjąć oczywiście, to byłoby założenie sejmowej fundacji. Nazwijmy, na potrzeby tego wywodu, nazwijmy, że jest to fundacja o umownej nazwie Miłość. Co takiego miałaby w ogóle robić ta fundacja? Otóż, drodzy Państwo, z racji tego, że Sejm jest areną wydarzeń medialnych, teatralnych, dzieją się tam rzeczy czasami kosmiczne, jakich nie zobaczymy w żadnym filmie, tragiczne, tragikomiczne, komediowe to już z całą pewnością, więc jest to arena medialna, można wypromować jakieś idee w związku z tym, że pojawia się tam i telewizja, i cała masa dziennikarzy radiowych, więc taka fundacja sejmowa o umownej nazwie Miłość, co ona by chciała ta fundacja w ogóle zrobić? Otóż poprzez medialny nacisk, poprzez wywieranie wpływu na posłów, fundacja miałaby zbierać, gromadzić pieniądze od posłów, no powiedzmy, że byłoby to 1000 zł przekazywane przez każdego posła na fundację sejmową. Ta fundacja byłaby w stanie zebrać 400 powiedzmy tysięcy złotych, no powiedzmy 500 000 zł w miesiącu. Ta fundacja mogłaby zebrać takich pieniędzy, które następnie poprzez kanał YouTube na przykład ogłaszane byłoby takie głosowanie. To ludzie, to państwo decydowalibyście, komu przekazać te pieniądze. Na przykład dzieciom chorym na jakieś straszliwe choroby, czy na jakieś przeróżne jeszcze inne inicjatywy, które wymagałyby na przykład jakiejś ingerencji. Bardzo często niestety ludzie, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, no z racji tego, że muszą zbierać środki pieniężne na przykład jakieś operacje, jakieś leczenie, bez którego oczywiście niemożliwe jest uratowanie życia, zdrowia tego człowieka, a w szczególności nad losem dzieci, to ja już rozpaczam. Więc Państwo, wy decydowalibyście na przykład w jakimś głosowaniu, zrobilibyśmy sondę poprzez YouTube, hipotetycznie oczywiście teraz mówię o tym, i decydowalibyście każdego miesiąca, gdzie te 500 000 zł, drodzy Państwo, przekazać. I teraz wyobraźmy sobie, jak zmieniłby się stosunek do tego posła, który bez żadnego problemu, po prostu zwyczajnie, bo przecież pieniądze poselskie to są pieniądze nasze, to są państwa pieniądze, to tym ludziom dajemy te pieniądze z racji, dlaczego? No, z racji tego, żeby piastowali te wysokie stanowiska w państwie, mają możliwość decydowania o losie kraju. Mają potężną władzę, co nie przeszkadza im, drodzy Państwo, robić
załatwiać te swoje brudne interesy, robić te swoje machlojeczki, wchodzić w przeróżne układy, być nawet na smyczy przeróżnych lobby, czy to krajowych, czy to zagranicznych, to im to wcale nie przeszkadza. Ta minimalna pensja poselska to już, nazwijmy to, nawet jeśli jest to te 15 tysięcy, nawet jeśli jest to te 15 tysięcy, ale tam jest jeszcze cała masa dodatków, darmowe przejazdy przecież i tak dalej. Tam jest jeszcze, są pieniądze na prowadzenie biura, jest immunitet poselski, masa przywilejów, które towarzyszą piastowaniu tej funkcji, a w ostateczności kończy się kadencja poselska, wielu tam sobie kryjówkę znajdzie na całe lata, już się ustawi, będzie medialnie tam lać wodę miodu do łóżka, oczywiście wszystkim wlewać, czego to on nie zrobił, ten poseł. No dzisiaj na przykład można zobaczyć pana Millera, wielkiego premiera naszego kraju, który to się wypowiada, czego to on by nie zrobił, albo jakby on tego nie zrobił, to czemuś, już tak brzydko powiem, kurwa nie zrobił tego, jak byłeś tym posłem. Coście tam robili? Kraj w ruinie po prostu, już nikt politykom nie wierzy, absolutnie. Jedną rzecz można byłoby zmienić. Taka fundacja mogłaby zmienić także stosunek w ogóle ludzi do posłów, o których można byłoby sądzić, że choć odrobinę uczciwości w nich jest, że nie mieliby problemu, bo byłby nacisk społeczny, nie mieliby problemu, żeby ten 1000 złotych zwyczajnie przekazać, a można by zebrać nawet 1 000 000 złotych w miesiącu, a w roku 12 milionów, albo i nawet jeszcze więcej pieniędzy. Podchodziłby potem dziennikarz do takiego posła i pytałby się go, a co, dla pana to jest zbyt dużo dać ten 1000 złotych na fundację sejmową? Posłowie pomagają na przykład innym ludziom. Fundacja Miłość, oczywiście umownie tutaj teraz mówię. Proszę sobie wyobrazić, jak może się zmienić w ogóle stosunek do kwestii tego, dlaczego to pytanie, co ja mogę zrobić dla wspólnoty, dlaczego dobro wspólnoty powinno być przedmiotem mojej prywatnej troski, dlaczego one nabiera właśnie teraz znaczenia głębokiego. Myślę, że postawienie jednego malutkiego kroczku na tej drodze, tylko tego jednego kroczku, to już jest odpowiedni ruch, odpowiednia energia w stronę zarówno kulturowego postępu, a także w stronę tworzenia praw, które będą poręką dla rozwoju prawa przyszłości. Uczciwości, szlachetności, czystości serca. Ile ten poseł potrzebuje tych pieniędzy? Proszę mi powiedzieć, ile potrzebuje tych pieniędzy? Skoro w ogóle stosunek psychiki do materializmu ma niewielkie znaczenie afektywne. Ten poseł i tak dostał już za dużo w ogóle. On dostał od losu za dużo. Jeśli pełni funkcję, tak wysoką funkcję w państwie, zasiadając i to jeszcze w przeróżnych komisjach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo za to są też dodatki, piastując wysokie stanowiska i mając możliwość, mówię, o decydowaniu, jaki będzie los kraju, czy to nie jest wystarczająca zapłata. Temu jeszcze mają co? Towarzyszyć podwyżki poselskie, jakieś wręczanie nagród, wyciąganie od tyłu pieniędzy po prostu z systemu. Ja już nawet nie chcę mówić o tych machlojkach, jakie tam się dzieją. Ale jeden taki krok, jedną taką rzecz, ja zdecydowałbym się od razu na wstępie, gdybym był posłem, oczywiście niezależnym. Nie mam ochoty należeć do żadnej partii, ale gdybym był, od razu taką inicjatywę bym przedsięwziął i nagłośnił ją medialnie na wszelkie możliwe sposoby, aby tych posłów ustawić. Tak, ustawić raz do pionu, ale także postawić ich w takiej niewygodnie moralnej sytuacji. Jak by się pan poseł zachował? No co, panie pośle, nie da pan tego 1000? No dlaczego? Na co? Co pan jeszcze potrzebuje? Co pan takiego potrzebuje? I to by była rzecz, drodzy państwo, którą ja bym ewentualnie zrobił jako poseł. Oczywiście najpierw musiałbym tym posłem zostać, ale nie należę do żadnej partii. Musiałbym najpierw zebrać na przykład te 1000 podpisów od ludzi, czyli stworzyć coś na wzór takiego komitetu, powiedzmy, wyborczego. Te 1000 ludzi zdecyduje się dać mi jakiś głos poparcia, no ale jak mam zebrać te 1000 podpisów, prawda?
W jaki sposób? No przecież nie jestem w stanie chodzić po ulicach, zbierać tych podpisów, czy nawet prosić się gdzieś tam ludzi. Jest to niewykonalne po prostu. Nie mam formalnych środków. Ale oczywiście pomysłów na to, co jeszcze w Sejmie mógłbym zrobić, mam bardzo dużo, ale to nie jest o tym film. Gdyby ktoś z Państwa chciał mi ewentualnie pomóc w takiej, nazwijmy to, to już teraz mówię na uboczu zupełnie, w takiej kampanii, ażeby te podpisy zebrać, żeby w ogóle móc wziąć udział w wyborach, to będę niezmiernie wdzięczny. Dajcie, drodzy Państwo, zostawcie informacje w komentarzu. No i napiszcie, oczywiście. Napiszcie, drodzy Państwo, co wy zrobilibyście, jaką inicjatywę wy podjęlibyście, gdybyście, drodzy Państwo, tak by się stało, że mielibyście możliwość zostania tym posłem, bylibyście tym posłem, trafilibyście do Sejmu. To na dzisiaj z mojej strony wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do wspierania kanału Króla Pustkowia w walce o wolność i sprawiedliwość i polecam moją najnowszą książkę Najlepszy z możliwych światów. Pozdrawiam, Król Pustkowia Jerzy Kaśków.